Na wystawie Fotografia nigdy nie umiera, czyli Photography Never Dies, możemy zobaczyć przekrój całej historii fotografii. I to od dagerotypów pierwszych fotografii po Instagram, Twitter i media społecznościowe. Jest to wystawa pokazująca całą historię fotografii, czyli 177 lat, więc jest to z jednej strony projekt dokumentujący tym, czym jest fotografia, czym jest medium fotograficzne, ale też pokazujący ludzkość przez te 170 lat. I myślę, że to jest właśnie bardzo ciekawe, że ta wystawa z jednej strony opowiada o fotografii, z drugiej o najważniejszych wydarzeniach w historii ludzkości, które tutaj możemy zobaczyć na tych fotografiach. Ale też jest bardzo to przede wszystkim metaforyczne ujęcie i takie bardzo osobiste, więc zachęcam do przyjścia, przekonania się, zobaczenia i takiej autorefleksji trochę na temat tego właśnie, czym jest fotografia, dlaczego fotografujemy, co fotografujemy i co za tym stoi. To pytanie, dlaczego fotografujemy, myślę, że jest najistotniejsze i czasami nawet przestajemy skupiać się na samym przeżywaniu, na tej chwili, tylko wyjmujemy aparat i rejestrujemy to. Wystawa jest podzielona na 8 rozdziałów. Jest to reinterpretacja artystów z całego świata. Pierwszy rozdział to Francesca Servale, czyli pierwsze zdjęcia w historii fotografii i to na przykład pierwsze utrwalone zdjęcie, pierwsze zdjęcie cyfrowe, pierwsze zdjęcie zrobione telefonem komórkowym, pierwsze zdjęcie z fetyszem stóp, pierwszy akt, wszelkie możliwe pierwsze zdjęcia. Na wystawie zobaczymy ponad 200 pierwszych zdjęć. Natomiast ten ostatni rozdział zabiera nas od razu po tym, jak jesteśmy już w mediach społecznościowych, w fotografii cyfrowej, zabiera nas w nieśmiertelność fotografii i będziemy patrzeć bardziej w przyszłość fotografii. Wystawa jest w bardzo dostępnym miejscu, dworzec Wrocław Główny. Przez 2 miesiące wystawa będzie dostępna dla zwiedzających i podróżnych do 8 stycznia 2017 roku.